jednej strony mamy różnego rodzaju tablice. Nawet w tym roku były odsunięte kolejne tablice w małych miejscowościach, gdzie na cmentarzach, w kościołach pojawiają się głównie upamiętnienia, które zawierają nazwiska osób, które nie wróciły, głównie z deportacji, ale także i z obozów, to często się to zdarza. Takim miejscem, jeżeli chodzi o pomnik, no niewątpliwie jest pomnik na Zgodzie. Tam co roku w ostatnią niedzielę, ostatni weekend stycznia upamiętniana jest tragedia górnośląska i upamiętniany jest sam obóz. Natomiast najbardziej znaną, moim zdaniem, placówką, która się tym zajmuje, jest Centrum Dokumentacji i Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w Radziąkowie, czyli mała placówka muzealna, która koncentruje się głównie na upamiętnieniu deportacji. Ona jest zlokalizowana w budynku dworca PKP, chociaż z tego dworca nie wywożono do Związku Sowieckiego, bo takim miejscem, skąd wywożono, były Pyskowice i tam był szeroki tor, ale no, dworzec symbolizuje jednak to miejsce, skąd zabierano ludzi, ładowano do bydlęcych wagonów i wywieziono do Związku Sowieckiego. No i placówka w Radziąkowie, która już ma kilka lat istnienia, koncentruje się głównie na upamiętnianiu poprzez swoją wystawę stałą, ale także działania naukowe, edukacyjne i przestrzeni publicznej samej deportacji. Tych upamiętnień mamy i to różnych dość dużo.